Gościem PZHL TV pan poseł Marek Matuszewski. Mówi się o panu, że jest pan najlepszym hokeistą w Sejmie. Czuje się pan właśnie takim najmocniejszym posłem hokeistą już na lodowej tafli? Grałem trochę w hokeja przez 7 lat w Włókniarzu Zgierz. Kocham tą dyscyplinę i próbuję zaszczepić też w parlamencie. Powiem szczerze, że tworzę taką grupę parlamentarzystów, hokeistów, między innymi na przykład pan profesor Jędrysek też kupił sprzęt hokejowy, jeździ, więc myślę, że powolutku ta drużyna w hokeju w parlamencie będzie tworzona i być może kiedyś zagramy z parlamentarzystami na przykład Kanady. Ostatnio mamy progres, jeśli chodzi o wyniki naszej reprezentacji. Czuje pan, że z tą dyscypliną jest coraz lepiej, że jest w niej też olbrzymi potencjał? Czuję, widzę wyniki, wchodzimy, weszliśmy do zaplecza elity, w tej chwili walczymy o to, aby być w elicie, mamy duże szanse. Chciałbym jako człowiek, który jest związany ze sportem, który działa w Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, żeby minister sportu widział ten sport w odpowiedni sposób, żeby pomógł, bo wiemy doskonale, że sam Polski Związek Hokeja na Lodzie no nie jest w stanie udźwignąć wszystkich, chociażby tych kosztów ekonomicznych, szczególnie jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata. Liczę na to, że Ministerstwo Sportu pomoże w organizacji tych Mistrzostw Świata w Krakowie. Lobbuje pan właśnie za hokejem w parlamencie? Wszyscy ci, którzy są w Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, często mi mówią, że no, dla mnie ten hokej to jest numer jeden. Ja rzeczywiście dość dużo staram się mówić o hokeju, pokazywać, że ta dyscyplina jest piękna, że powinna być rozwijana i rzeczywiście, no, tak jak pan redaktor powiedział, no, hokej dla mnie jest ważną rzeczą i lobbuję rzeczywiście w Komisji Sportu. No, wracając jeszcze do samych pana już występów na lodowej tafli, jest pan bramkarzem, obrońcą, napastnikiem? Panie redaktorze, gram w amatorskiej drużynie, AKH Zgierz nazywa się, Amatorski Klub Hokejowy Zgierz. Wspomaga nas pan prezydent miasta Zgierza, który też jest fanem hokeja. Ja gram na pozycji obrońcy, prawy obrońca, mam 55 lat, a obok mnie po lewej stronie występuje mój syn Piotr Matuszewski, który ma 20 lat. Pan już na występy w reprezentacji Polski nie ma szans, pana syn być może jeszcze, natomiast przed reprezentacją teraz najważniejszy turniej na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w Tauron Arenie Kraków, Mistrzostwa Świata Dywizji Pierwszej Grupy A. Pana zdaniem o co zagra reprezentacja Polski? Ja patrzę tutaj w Toruniu i widzę, że polska reprezentacja, która, no myślę, jeszcze jesteśmy przed ostatnim gwizdkiem, ale zajmie pierwsze miejsce w tym turnieju. Występuje tu drużyna Ukrainy, Węgier, z którymi będziemy rywalizować w Krakowie. Myślę, że pierwsze, drugie miejsce będzie i będzie elita. Będziemy się cieszyć w tym roku z tego, że Polska w Krakowie zdobędzie miejsce, które premiuje do elity, a jak wiemy, pierwsze, drugie miejsce premiuje. Jak myślę, że fani hokeja nie mają nic przeciwko właśnie takiemu rozwiązaniu.